Cześć, ja jestem Anjon i dzisiaj oficjalnie złożyłem podanie o dołączenie do kościoła Whisper. Niedawno o tej niesamowitej czempionce zrobił film Samael, link do niego będziecie mieć w przypiętym komentarzu. Samael skoncentrował się na tym, jak radzi sobie z szogunem, natomiast ja pokażę Wam, jak radzi sobie nie jedna, a dwie Whisper z Hydrą na poziomie normal. Miałem sporo szczęścia podczas losowania dusz. Jakiś czas temu wylosowałem sześciogwiazdkową duszę dla jednej z moich whisper, druga miała już wcześniej 5 gwiazdek i dokupiłem dla niej u tą jedną gwiazdkę. Ale zanim o blessingu, zobaczmy, dlaczego Whisper jest tak dobra, jak o niej mówią, a nawet lepsza. Na jej jakość wpływa przede wszystkim jej A2. Gdzie oprócz tego, że bafuje sama siebie, to na dodatek ignoruje cały defense, jeśli przeciwnik jest pod wpływem weaken, przez co zadaje true damage i bije potwornie mocno. Oprócz tego na A3, jeśli przeciwnik jest pod wpływem decrease defense i weaken, dostaje ekstraturę, a ten skill również potrafi uderzyć, nawet jej A1 jest bardzo mocne, a do tego ma szansę na umieszczenie weekend. Całości dopełnia świetny pasyw, który daje jej 10% szansę na ekstraturę, a na dodatek zwiększa damage, jaki zadaje bossom o 20%. Wszystko to składa się na naprawdę świetny zestaw umiejętności, idealnie skrojony pod zadawanie demych na hydrze. Jeśli dodatkowo macie możliwość wyposażenia jej w Blessing Crushing Rent, i jest to Blessing sześciogwiazdkowy. Whisper będzie ignorować również na swoim A1 i na A3 całkiem sporą porcję defensu przeciwnika. Przy czym nawet pięciogwiazdkowy Blessing daje już całkiem sporo, pokażę wam później takie porównanie. Jeden z ranów zrobiłem zanim jeszcze druga moja Whisper miała sześciogwiazdkowy Blessing, a kolejny już po upgrade. Zie. Ja ubrałem obie moje Whisper w set Relentless po to, aby jak najczęściej atakowała, a atakuje naprawdę mocno, co zobaczycie za chwilę. Staty mojej pierwszej, mocniejszej Whisper na hydrze prezentują się następująco. Ma całkiem przyzwoitą ilość ataku, nie najgorszą przeżywalność przy założeniu, że walczymy z hydrą normal. Speed jako taki, całą masę crit damage i też dość sporo akuracji. Które może nie jest kluczowe, ale miło kiedy jej weekend na A1 ląduje na przeciwniku. Druga Whisper, tak jak powiedziałem, ubrana jest bardzo podobnie. Ma nieco gorsze statystyki, trochę mniej ataku, trochę mniej crit damage, co będzie przekładało się w widoczny sposób na wyniki, jakie uzyska. Obie Whisper mają ten sam zestaw Masterek. I obie do tego, żeby wykorzystać ich pełny potencjał, potrzebują teamu wokół siebie, a na pewno kogoś, kto będzie zapewniał decrease defense, no i weekend. Choć weekend Whisper ma również w swoim zestawie skilli, jednak nie jest to stuprocentowa szansa, więc ktoś taki, kto rzuca decrease defense i weekend najlepiej na jednym skillu, będzie tutaj bardzo pomocny. I pokażę Wam teraz team, który zbudowałem wokół tych dwóch pań. Mamy tutaj Lidię, która ma na skillu AOE Decrease Defense i Weaken, a także block buffs, który jest single target i ubrana jest w set Cursed, dzięki czemu zapewnia również Hex. A z buffów zapewnia bardzo przydatne Strengthen i Increase Speed. Niestety dopiero w trakcie walki dotarło do mnie, że skopałem sprawę umieszczając Lidię w pierwszym slocie, ponieważ jej aura działa tylko na arenie. Powinienem był jako lidera umieścić albo Ankorę, żeby zwiększyć speed całego teamu, albo Whisper, żeby zwiększyć atak. Następnie mamy Padriga, którego użyteczność na hydrze jest olbrzymia. Ma increase speed i na tym skillu równocześnie czyści naszych czempionów z debuffów. Na swoim pasywie w tym teamie akurat zapewnia increase attack i increase accuracy. Ma leczenie, ma ally attack a na swoim A1 ma szansę na zmniejszenie cooldownu skili jednego z czempionów. Ankora jest w tym teamie nieco asekurancko, to znaczy ma dobre buffy, rzuca shield, rzuca strengthen, a także czyści z debuffów naszych czempionów. Ma też decrease cooldown dla jednego czempiona, identyczny skill jak ma Padrick również. No i na swoim pasywie chroni jednego nukera przed CC, tego nukera, który ma największy crit damage. W tym wypadku pierwszą Whisper, ale przede wszystkim zapewnia Revive. Jeśli coś pójdzie nie tak i jeden z czempionów zaatakuje głowę, która ma Reflect Damage, wtedy to Revive pozwoli nam przywrócić go do walki. Można jednak się zastanowić albo nad wymianą jej na innego Revivera, albo nad zrezygnowaniem z tego, ale wtedy trzeba będzie kontrolować całą walkę, żeby nie doszło do sytuacji opisanej przed chwilą. I na koniec w teamie jest jeszcze Holstring, który po swoim ostatnim buffie zaskakująco dobrze sprawdza się na hydrze. Ma decrease Speed ma hex wprawdzie tylko na czterech losowych przeciwnikach, ale na hydrze to w zupełności wystarcza. Rzuca też na siebie Increase Attack, który może jest mniej potrzebny, bo dostaje go od Padriga, a także Perfect Veil. Bardzo ciekawe pod kątem damage'u jest jego A2, które jeśli cel jest pod wpływem Hex i Decrease Speed, ignoruje w sumie 50% defensu. I jak zobaczycie bardzo fajnie to się sprawdza i Hold Ring zadaje naprawdę spory damage. I przejdźmy już do walki, pokażę Wam jej fragment. Fragment początkowy, a potem końcowy. Zaczynamy od buffów, następnie Lidia wrzuca Decrease, defense i Weekend. I można przystąpić już do zabijania głów za pomocą Whisper. Dwa ataki i Head of Mischief już nie ma. Następnie Ally Attack, i kolejna głowa jest obcięta. Runda zerowa, a my mamy ponad 2 miliony damage'u. Nawet już 3. I każdy atak Whisper to kilkaset tysięcy. Tutaj było ponad 700 tysięcy. Ten podwójny atak do damage'u dokłada się także Holstrike. On oprócz tego wrzuca Hex, a obcięte głowy otrzymują po ponad 400 tysięcy damage'u od Whisper. Do tego mamy jeszcze zmniejszanie cooldownu na zarówno przez Padriga, jak i przez Ankorę. Wprawdzie losowego championa, losowego skill'a, ale w czasie trwania tej ponadgodzinnej walki jest to na pewno znaczące wzmocnienie naszych championów. Jak widzicie mamy średnio ponad 1 milion damage na turę. Team nie jest jeszcze optymalny. Przydałaby się ta aura, o której zapomniałem. O, tu był ciekawy hit, ponad 800 tysięcy damage w jednym uderzeniu zadała Whisper. Także głowy padają jak muchy. Runda ósma, mamy ponad 10 milionów damage'u. I za chwilkę przeskoczymy do końcówki tej walki. Potem pokażę Wam jeszcze porównanie Whisper 5-gwiazdkowej z Whisper 6-gwiazdkową. Na ile ten upgrade wzmocni jej damage. I mamy 10 rund do końca walki. Ponad 480 tysięcy głowy nie przestają umierać. Obie Whisper spełniły swoje zadanie. Ciekawy jestem również damage'u, jaki zadał Holstring. I zobaczmy, jak to wygląda. Całkowity damage ponad 485 milionów. Bardzo fajne. Z czego Whisper zadały ponad połowę. Ta lepsza Whisper prawie 160 milionów. Ta ciut gorsza ponad 130. Bardzo fajnie też na ich tle wypadł holstring. Część jego damage oczywiście pochodzi z hex, ale również to jego A2 sprawia, że jest bardzo fajnym damage dealerem. Damage Lidi całkowicie pochodzi z hex. No i zobaczcie też leczenie Padriga. Przypominam, że ten team jest full auto. No, i jeszcze można go będzie zoptymalizować. Myślę, że w przyszłym tygodniu, po wprowadzeniu kilku poprawek, uda mi się przebić granicę pół miliarda damage'u. Na koniec, spójrzmy jeszcze na porównanie, które Wam obiecałem. Ten wyższy run mam wrażenie, że miał nieco lepsze RNG, ponieważ nie różni się aż tak wiele jeśli chodzi o wynik końcowy. Natomiast my porównamy wynik Whisper kiedy miała 5 gwiazdek na swoim blessingu i kiedy miała 6. Jak widzicie, z sześciogwiazdkowym blessingiem zadała nieco ponad 10% więcej damage'u niż wcześniej. Ta różnica nie wydaje się być tak duża, a to najprawdopodobniej dlatego, że nawet z pięciogwiazdkowym blessingiem już ignorowała cały defense głów hydry. Dlatego myślę, że w przyszłym tygodniu wypróbuję również ten team na wyższym poziomie, na hydrze hard, gdzie być może wykorzystam w pełni potencjał tych sześciogwiazdkowych blessingów i ignorowania defensa. Napiszcie w komentarzach, czy macie Whisper, czy ją wykorzystujecie. Jeśli tak, to w jakim teamie. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!